Zagraliśmy dzisiaj na najbardziej hardkorowym challenge'u, jaki tylko mógł istnieć w Minecrafcie. Co by było, gdyby zamiast deszczu z nieba spadałyby creepery? Dzisiaj się tego przekonamy, więc jeżeli odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, a my lecimy do tego chorego świata. Jezu, co to jest? Czemu tu jest tyle creeperów? Co się dzieje, stary? Nie rozumiem. Z nieba spadają creepery! Wszędzie spadają, zamiast deszczu spadają creepery, ludzie. Deszcz creeperów. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, o co w tym ej, chodzi. Ale stary, dlaczego to są ulepszone creepery? Czemu one są takie silne? Co dlatego, tu stary, się że dzieje? Tutaj po prostu cały czas rośnie poziom trudności, Mordo, ale... i poziom tych creeperów, jakie ale, Mordo, spadają. Ej, ale z czasem, tak? Z czasem jest coraz trudniej, ale patrz, my jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni, bo mamy jesteśmy zamknięci w jakiejś szklanej klatce. Jest git. Ale co, ej. No ale co jak idziemy? Nie możemy tutaj siedzieć cały czas. O nie, zaburczało mi w brzuchu, stary. Dobra, więc wygląda na to, że musimy przetrwać w świecie, w którym jest mnóstwo creeperów. Tak, znaczy za chwilę będzie. Będą cały czas rosły z czasem. Dobra, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd, musimy zdobyć jedzenie, musimy zdobyć itemy i tak dalej. Mają padać te creepery, ja się trochę boję, ziom, nie wiem co powiedzieć, ale... Ja nie wiem czego się spodziewać w ogóle, co jak nagle się pojawi jakiś creeper koło nas. No nie wiem, uciekamy stary, no to jest jedyna, słuchaj, opcja. Dobra, ale pierwsza rzecz, na pewno musimy zdobyć jakieś narzędzia, więc ja już zbieram ten. No, ja zbieramy też, drewno stary. Póki co. Jezu, to jest takie smutne, zawsze zbierać tu drewno na samym początku. No, bez kitu to jest opór najgorszy, niczego. Ale trzeba. To jest kwintesencja Minecrafta. Dobra, ja już trochę mam. Piszcie w komentarzu. Tak jest, dokładnie. Piszcie, czy lubicie łapką zbierać drewno, łapką! No ale na początku, no stary, to jest co innego. To no właśnie, nienawidzę tego. Nie, no, o, stary creeper gdzieś spadł obok mnie. Ja pierdzielę, obok ciebie jest... Dobra, stary, gdzie to wybuchło? Ja chcę zobaczyć, jaka jest wyrwa po tym. Nie wiem, ale ja mam wrażenie, że już nie będzie zbytnio niczego o, po nas kurde, zbierać. Widzę to, ziom. Właśnie jak wygląda ten krater, stary. Ej, ale pierwszy creeper spadł z nieba i już nas rozwalił. Już nas zabił, nie? Ale bo to jest jakiś mocny creeper. Ej, ale patrz, ile rzeczy. My nie musimy robić kilofa nawet dobra, tego. Co? Czyli to oznacza, że musimy po pierwsze zrobić jakąś skrytkę, gdzie creepery nie mogą wychodzić w żaden sposób. O nie, zaczęło padać, stary. No, nienawidzę deszczu. A razem z deszczem spada creepery na tym które, świecie, które, no, no dobra, uciekamy stąd. Ej, trzeba to szybko robić i w ogóle trzeba kraftować wszystko w zamknięciu. Bo jak będziemy pod ziemią kraftować, to nikt nas nie złapie, nic tam nie zrobi. Idziemy stąd, idziemy może w kopalnię, czy co robimy? No, ja bym bardzo chętnie, stary, jakąś, nie wiem, zbrojkę zebrał. Jedzenie! Jedzenie najpierw trzeba zdobyć. Ej, stary, patrz, co ja tam widzę. Co? O kurde, o nie, jest duży... O nie! O, tuż za tobą, ziom, uważaj, uważaj! O nie, patrz, ile tu jest creeperów! Co tu się dzieje? O nie, biegnie za tobą! Stary, zobacz tutaj! Biegnie za tobą! Ale zobacz, co się dzieje na tej... Tu! Czemu ty nie reagujesz? What? No nie wiem, co stary, bo ja patrzę na wszystko, jestem w szoku, bo patrzę na to, jak one cię gadają. Creepery za mną! Zrób jakąś dziurę, proszę cię. No to zrób stary, dziurę. Czekaj. Biegaj w kółko jeszcze chwilę. Biega, zrób dziurę, ja proszę cię. Ja za chwilę tutaj zrobię... Zrób szybko! Dawaj, stary, biegnę, a tuż za mną... Jakie dobra, to jest ciężkie. Kolejny creeper, kolejny. Stary, otwórz mi. Więc tak. Otwórz mi. Czekaj, za tobą idzie creeper? Nie, kurczę, chciałem no, ci... No stary, pułapkę, creeper! Co? No otwórz mi to! No jest to, cholera stary, jasna! Szybko. Zamykaj! Nie! O nie! Ja ty mały... serduszka! Ty, jak ja się przestraszyłem autentycznie. To jest w opór trudne, stary. Zamykaj, twoje temy stary są w tym kraterze, dawaj, o nie, idź. O nie. Dawaj, idź bohatersko. O, owca spadła, owca chce do nas. Co ja, jest? Ja chciałbym odzyskać swoje itemy. O, jedzenie. A wiesz, że cały czas więcej tych creeperów będzie spadało? No właśnie, ciągle coraz więcej. A my nic nie mamy, stary. Co ja za muszę zdobyć swoje itemy, to jest pierwsza misja. No, okay, idziesz, no, stary? No, zaraz, najpierw muszę tego zabijaka. Masz ten mieczyk. Dzięki. Dobra, lecę. O! Co ty zrobiłeś? Gdzie są moje itemy? Powiedz mi. Słyszałeś kryptonim bezpieczna strefa kiedyś? Są moje rzeczy. Dobra, czekaj. Kryptonim bezpieczna strefa. Pierwszą rzecz, którą musisz zebrać, stary, to jest drewno. Ej, zaufaj stary mi. No, coś uciekam, stało. Uciekam, biegnę. Dawaj, stary. Tutaj ogólnie, stary, jest bezpieczna strefa. Dobra, stary, musimy się naradzić, co robimy? Po pierwsze, musimy mieć więcej jedzenia. Po drugie, musimy mieć, stary, tutaj kopalnię zrobioną. Po trzecie, potrzebujemy żelaza i zbroi i diamentów, żeby mieć diamentowy miecz, żeby się pozbywać tych creeperów. A po czwarte, stary, potrzebujemy jeszcze jedzenia ogólnie, to jest bardzo, bardzo ważne. A po piąte, potrzebujemy jeszcze... Ej, mam żelazo. Jedzenia. To ile? Co za sztos?
O, co? Mam żelazo, ale nie mam węgla. Ja powiększam bezpieczną strefę, dobra, stary. Dobra, dobra, powiększaj. O, jest węgiel. Mam węgiel, jej! Dobra, słuchajcie. Idzie nawet nie najgorzej, ludziska. No jest nawet spoko, tylko że nie możemy wychodzić po prostu na zewnątrz. To jest jedyna rzecz, którą musimy przestrzegać. Nie wychodzimy na zewnątrz. Dobra. Chyba, że się uzbroimy wystarczająco dobrze. Pyk! I mamy kilof żelazny! I ty masz jeszcze tutaj na jeszcze jednego. A ja lecę kopać z powrotem. Dasz mi chociaż jednego steka do jedzenia? Masz. Do pracy? O, dzięki! Nawet więcej! No stary, proszę bardzo! Skoro idziesz się tak poświęcać, no to wiesz... Lecę kopać. To w moim interesie ci dać te stejki. Ej, stary! Czuję diamenty! Co? Znalazłeś diaksy? Nie. Co ty gadasz? Po prostu czuję. Dobra. Czuję, że gdzieś na tych wysokościach są diaksy. A ja w strefie bezpieczeństwa... Co? Co zrobiłeś? Stary, znalazłem diamenty! Serio? No! Chcę to zaznaczyć, halo? Wszyscy w komentarzach piszą: tak, Ernest zginął, kiedy Zipek znalazł diamenty. Ten, mam niestety złą wiadomość. No? Tylko 2 diamenty. Chyba gorzej się nie dało, nie? Nie może być mniej, może być minimalnie, to są 2 diamenty. Ja mam, stary, znowu są materiały na łóżko. Ej, ale w sumie jak będziemy mieli 2 łóżka i się będziemy w nich respić, to już będzie... To już będzie łatwe, no. Wielki progres, to już będzie... No, to jest najważniejsza rzecz w sumie. Na tym challenge'u to jest najważniejsza rzecz ze wszystkich. Mieć łóżko. O nie, no kurde! Byłem przy naszym domku. A ja nie mam jak wyjść z tuneli. Jak to? No, bo mi się zniszczył kilof. I zgubiłem się w moich własnych tunelach. No nie wiem, gdzie mam iść. Znowu wróciłem w to samo miejsce. O nie, i creeper tu jest. Ja nie mogę. Stary, creeper rozwalił i diament wypadł. Co? Ale skąd ty miałeś creepera pod ziemią? No właśnie, nie wiem. Ale był creeper i wybuchł i pojawił się diament nagle. Nie mam zielonego pojęcia. Mam znowu owce na łóżko. O, jest diament, jeszcze kolejne 2. Są diamenty! To dzięki creeperowi znalazłem diamenty. Wow! Widzisz, one są takie pożyteczne. No. Naprawdę zaczynam się bać, bo ja nie wiem, jak to jest możliwe, że nie ma tego powrotu do domu. Że tu jest naprawdę... Ja po ciebie zejdę, stary. Tu jest naprawdę coś zamknięte. Zipek, zawróć. Gdzie? Zawróć i spójrz w górę. Nie? Prosto jeszcze? Prosto? Spójrz w górę. O! Ej, dobra, jest kolejny problem, stary. La, 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 la. Dlatego, że wełna, którą miałem wcześniej, została zniszczona przez creeperów. Przez creepery, znaczy się. Co tu wybuchło? No nie! Stary, zrzucił mnie stało? Szkielet. Stary, chodź tutaj. Z czym? Z czym? Z tobą? Z tym Tenges? Co? Czemu? Po co mam tam przychodzić? No, muszę? W sensie? Muszę na pewno? Nie. Stary, pół godziny waliłem szkieleta, a ty się pytasz mnie dopiero, jak już go rozwaliłem łapką, czy musisz zejść? Hej! Wszędzie są creepery naładowane. Będzie ich spadało teraz jeszcze więcej. No ciągle spada przecież ich jeszcze więcej. No tak. Z każdą chwilą. Tak, no i... O kurde, dużo ich jest już, no. Dobra. No, ale na samym początku mam wrażenie, jakby było ich więcej w ogóle. Ej. Jest ich, stary, więcej. Czy chcesz diamentowy miecz? Nie. Dobra. Stary, jedyne czego chcę, to słuchaj, pójść po wełnę. Okej, okay, dobra. Dobra, czekaj. Robię całą drogę takim bezpiecznym przejściem w takim razie teraz. Póki nie dojdę do owcy. To jest moja strategia nowa. Para pa pa pa. Pink. Popatrz na mnie. Ale no się wyglądam. O, co? Co? Co ja dostałem? No nie. Wiesz co? Ja jednak zdejmuję tę zbroję. Zdobyj jakieś drewno, jakbyś mógł, jak będziesz tu przyszedł, dobra? Dzięki. O, siema, cześć. Ej, ale zamykaj drzwi za sobą. Zamykaj drzwi za sobą. No. Co tu się stało? Przewiew dalej mamy, ale dobra, nieważne. Tak, tak, tak. Ej, dobra, stary, ja biegnę na kompletnego hardcora. Mam już wszystko. Ej, jedzenia brakuje nam. Zdobądź nam jedzenie, proszę, co? Tak, ciekawy czym. Stary, no! Co? Nie mogę! No nie da się, mówię ci. Dobra, ja idę. Ja idę zdobywać, skoro tak. Skoro ty nie potrafisz, to ja to zdobędę. No dobra, stary, bo ja tutaj się przyczyniam dla naszego pożytku teraz i to naprawdę. Ja też, przepraszam bardzo, zdobywając drewno. Dobra, dobra, Zipek, każdy wie, co znaczy twój pożytek kontra mój p***ek. No, co? Op! Zipek! O, ale patrz, przynajmniej drewno nam zebrał. Jej, mamy dużo expa. O nie, okay. O nie. Jest, żyje. Cześć, co tam? Siema. Ej, my nie mamy już żarcia. No nie. Zginiemy tu. Stary, zginiemy tu. Dobra, stary, ja nie wiem, gdzie. No, ja nie wiem, jak ja myślę, stary, no, że uda mi się pójść po owce szybko i ale zdobyć wełnę. Ty widziałeś jakąś wełnę w ogóle? Widziałeś jakąś odeczkę gdziekolwiek? Widziałem, tak? Stary. No dobra. Ale creeperów jest już kompletnie za dużo w ogóle, żeby jakkolwiek chodzić. Widzę tam owce. Widzę, jest nasza owieczka. Stary, ja idę koleją i zaczynam po prostu biec przed siebie. Tam jest jeszcze owca, tutaj jest owca. Trzeba to przemyśleć. Co tu myśleć? Stary! Biegnę! Jest! O kurde! Okej.
Ale się laguje. O nie, nie podniosłem, nie podniosłem. O nie, podniosłeś i tu jest druga. Ja nie wiem, co się dzieje, bo tak laguje. Dobra, biegnij naokoło, no. To ile ich spadło teraz? O nie. Stary, tyle ich spada. O nie, o nie, o nie. Coś wybuchło. O nie, one za mną wybuchają. O, co, gdzie ty byłeś? Ty byłeś tutaj? No, czekaj stary, jest inny sposób na zdobycie tej wełny. Twoja kolej. Wiem. Wiem, spróbujemy, zobaczymy jak się w ogóle ta zbroja tutaj. Lecę, uwaga, go! Jak zrobimy łóżko konkretnie? Tak. O nie. Stary, dwie sekundy przeżyłem. To jest nie do przejścia. Jest owieczka! Jest! O nie, oby ten... Dobra, stary, trzeba odzyskać nasze itemy, moją zbroję. Stary, czekaj. Zobacz, widzisz tam na wprost stado owieczek? I to ile? Tam leciało 3 serduszka, tak. O kurde. A masz w ogóle... Gdzie są moje itemy? Gdzie są moje diamentowe rzeczy? Muszę to zdobyć, wszystko. Ja stary, też lecę po swoje itemy. Masz? Mam pięć, wybuchło, ale to będzie leżało. Dobra, ja mam tutaj swoje itemy. Jesteś w stanie tam pójść? Nie wiem. Teraz? Nie wiem. Dużo creeperów. Umarłem! Ej, czemu tych creeperów jest tutaj tak mało teraz? Nie wiem, poznikały po prostu chyba. Ja idę teraz w takim razie. Ale nie, dobra, są jeszcze dalej. To ty idź po wełnę, ja idę po swoje itemy. Spadają znowu, stary, na nowo spadają. Jakieś po prostu zresetowało się, może od za dużych lagów albo coś. Nie wiem. Ej, dobra, są moje itemy. Ale ja mam, stary. Zepsuł moje itemy. Please, żeby mi się udało wyjść teraz. A ty gnoju jeden! Nie! Byłem już prawie w domku z wełną. Ale to znaczy, że... Ej, stary! No? Mam pomysł. Jaki? Poczekaj chwilę. Czemu my tego wcześniej nie zrobiliśmy? O nie, tu jest creeper. Blisko naszego domu jest creeper. Jak my mamy wejść do środka? Myślisz, że on czego nie zrobiliśmy? O wiaderka z wodą i ja ci rzucę wiaderko z wodą sobie... Nie. I co? To jest co ono pomysł? Da niby? Że... Tam jest moja wełna, stary. Najlepiej, żebyś ty poszedł i... Ej, creepery są na naszym moście! Co? Nie! Dobra, zbudowaliśmy, słuchajcie, sobie taką wieżę, bo tak, nasz dom. Naszego domku już nie ma. Pytanie, czy leży tam wełna w ogóle. Ja stary... Pytanie, czy mamy tam dalej łóżko. Lecisz? No lecę, dobra, lecę, stary. Okay, no. Ja lecę tuż za tobą. Ja lecę do domu, zobaczyć, czy jest cokolwiek. Ja po wełnę, ty do domu, zobaczymy, czy cokolwiek jeszcze mamy tutaj stary, szukać. Tu jest ogromny creeper. Tu jest creeper. W samym domu jest creeper. Ja wybuchłem, stary, znowu z wełną. O nie. Jest dużo creeperów. Ja stary, pierdzielę. Tutaj już jest krater, z którego się nie da praktycznie wyjść. Mam itemy! Ej, stary, no, wpuścisz mnie tutaj może? W ogóle ja mam na spawnie znalazłem 2 irona po wybuchu creepera. Czyli mam na jeszcze jedne nożyce. Trzeba zdobyć drewno i zrobić to łóżko. Ostatnie drewnianko. Dobra, mam 4 drewna. Jest git. Dobra, słuchajcie, był kolejny reset serwera, bo się nie dało kompletnie grać. I teraz próbujemy wrócić. Teraz mniej? Chyba nie. Teraz się zmniejszył poziom trudności. Stary, to jest dobry moment, żebyś przyszedł szybko z wełną. Masz jakąś w ogóle? Widzisz tam owieczkę? Tak, leżała przy spawnie i tutaj jest dużo owiec. Masz wełnę przy sobie? Tak. Dobra, widzę parę creeperów. Dobra. Zaczynają one spadać. Ale nie jest ich spadają! Spadają! I tu tak, nie. Tak. Chodź. Stary. Co? Nie mamy drewna. Co? Mamy. Mamy? Gdzie? Tutaj. A to tu jest skrzynia? Daj mi wełnę, proszę. Nie mamy drewna. Przyjacielu, mam drewno. Wziąłeś, dobra, bierz to. Jest łóżko. Chodź. Tak? Dobra, dawaj. Stawiaj. Czekaj, daj mi zamknąć najpierw. Już. Stawiaj. O nie, zombie. Nie możemy spać, bo jest tu zombie, a już jesteśmy tak blisko, żeby mieć spawn pointa i wtedy, słuchajcie, oficjalnie według nas wygrywamy ten challenge. Może zejdźmy z tymi łóżkami niżej po prostu. Dobra, bierz skrzynkę. Dobra. Wszystkie itemy ze skrzynki. I schodzimy pod ziemię, słuchajcie. Schodzimy w podziemia. Dawaj, stawaj. Dawaj, tu, albo nie, ja nie chcę obok ciebie. O! Wygraliśmy! No to dobrano, słuchajcie, jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawiajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Ej, Zipek! Wypuść co jest? Mnie. Ale przecież to ja nic nie zrobiłem. O co ci chodzi? Czemu krzyczysz na mnie? Ale wypuść mnie. Wypuść mnie, stary. Czemu krzyczysz na mnie? No bo mnie zamurowałeś. No wypuść mnie! Zipek, wypuść mnie. Dziękuję. Na razie, cześć! Cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka! Cześć!